czwartek, 25 stycznia. Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Coraz więcej wiemy na temat zabójstwa, do którego doszło w Tworogu. We wtorek na jednej z posesji znaleziono zwłoki kobiety. Tego samego dnia zatrzymano jej konkubenta Grzegorza O. Dziś mężczyzna usłyszał zarzuty. Paweł Jędrusik. 30-letni Grzegorz O. został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach w czwartek przed południem. Ogłoszono zarzut podejrzanemu Grzegorzowi o czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, za który grozi mu kara nie krótsza od 10 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura nie informuje na razie, czy mężczyzna przyznał się do winy. Wiadomo jednak, że złożył wyjaśnienia w sprawie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w niewielkiej miejscowości Tworóg w powiecie tarnogórskim we wtorek. Do zdarzenia kryminalnego, które zaistniało dwa dni temu w Tworogu, policjanci tarnogórscy wykonali już wszelkie czynności, a dzisiaj przed południem zatrzymany w tej sprawie 30-letni mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach, gdzie prokurator wykonał z nim dalsze niezbędne czynności. I w tej sprawie czekamy również na wyniki sekcji zwłok, które pozwolą prokuratorom i nam wyjaśnić całość tej sprawy i przede wszystkim te dokładne przyczyny śmierci kobiety. Wiadomo natomiast, że kobieta, której zwłoki znaleziono, miała obrażenia głowy, które najprawdopodobniej zostały zadane ostrym narzędziem. Do kolejnego zabójstwa doszło w Zabrzu. W poniedziałkowy wieczór policja otrzymała zgłoszenie o głośnej awanturze w jednym z mieszkań w centrum miasta. Na miejscu policjanci zastali 24-latka, który miał na ciele poważne obrażenia. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sąd rejonowy w Zabrzu, przychylając się do wniosku prokuratury, zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego o zabójstwo. Karolina Komada. Ulica Końcowa w Zabrzu, to tutaj w poniedziałek doszło do tragedii. Policjanci otrzymali zgłoszenie około 23:00. Zgłoszenie dotyczyło tego, że są bardzo głośne krzyki, ktoś wzywa pomocy. Na miejsce skierowano patrol policji, policjanci po dotarciu na miejscu zastali tam 24-latka, który leżał na korytarzu, miał wiele ran. Policjanci udzielili mu pomocy. Na miejsce został też skierowany zespół ratownictwa medycznego. Ten mężczyzna trafił do szpitala, tam niestety w trakcie operacji zmarł. W wyniku działań policji został zatrzymany 21-latek, to brat zmarłego mężczyzny. Na tę chwilę usłyszał zarzut zabójstwa. W tej sprawie policjanci wykonali szereg czynności. Do prokuratury trafiły wszystkie materiały. Prokurator sporządził wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 21-latka. Dzisiaj sąd rejonowy w Zabrzu przychylił się do tego wniosku. Wobec tego mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Funkcjonariusze wciąż ustalają motyw. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy i współpracował z policjantami. Grozi mu kara dożywocia. Serce potrzebuje tlenu, głowa potrzebuje tlenu. Tak naprawdę potrzebny jest on wszystkim naszym narządom. By sprawnie działało całe nasze ciało, niezbędne są do tego zdrowe płuca. Jak to ważne, zazwyczaj przekonujemy się dopiero w momencie, gdy zaczynają szwankować. Tak niewątpliwie w wielu przypadkach było podczas pandemii. I mimo, że minęło już sporo czasu, to wciąż wielu z nas boryka się z powikłaniami po COVID-zie. By pomóc chorym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy postanowiła w tym roku zagrać właśnie dla płuc. Magda Sincewicz. Na co dzień zajmują się nimi specjaliści z Pilchowickiego Szpitala Chorób Płuc. Zaledwie kilka chwil po rozpoczęciu pandemii wiedzieli już, że leczenie jej skutków potrwa o wiele dłużej. Dlatego od razu zajęli się rehabilitacją chorych i robią to nadal. Co jest istotne, rehabilitując pacjentów zwracamy m.in. uwagę na poprawę tych parametrów oddechowych, takich sztywnych, czyli wykonujemy gazometrię, spirometrię, ale nawet jeżeli nie uda się uzyskać konkretnej poprawy tychże parametrów oddechowych, uzyskujemy na pewno poprawę wydolności pacjenta, sprawności pacjenta, subiektywnego zmniejszenia uczucia duszności, a co najważniejsze, ważniejsze, myślę, poprawy komfortu życia, co pacjenci doceniają faktycznie bardzo. Na tyle, że nie wyobrażają sobie, by kiedyś nie wrócić tu na kolejną rehabilitację. Jechałam tutaj z takim stresem, bo pierwszy raz tu w ogóle jestem. Mówię, chyba sobie nie poradzę. Oddechowe zabiegi są wspaniałe, ćwiczenia, no i ruchowe też. No i myślę sobie, co zrobić, żeby przyjechać jeszcze raz. I już się o wiele naprawdę lepiej czuję. Ja spotykam tu ludzi, ponieważ rozmawiam z ludźmi, którzy
wracają tu po raz któryś na tą rehabilitację oddechową. Mam nadzieję, że też będę miał tą okazję. Natomiast rzecz jeszcze jedna. U mnie nadzwyczaj dobrze posuwa się to. Sam jestem zdziwiony. Ja potrafię już chodzić. Nawet są chwile, kiedy zdejmuję tlen i funkcjonuję bez tlenu. Jestem bardzo mocno zobowiązany i wszystkim pulmonologom wielkie Bóg zachwać. Im i całej reszcie, którzy dzień w dzień ratują ludzkie życie i zdrowie w sprawnie grającej orkiestrze specjalistów. Specjalistów, którzy przypominają, że dbanie o siebie nie może się skończyć wraz z wyjściem ze szpitala. Warto o tym pamiętać na co dzień, także w domowym zaciszu. Po pandemii właśnie, po COVID-ach zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na świadczenia takiej diagnostyki pulmonologicznej. Tych pacjentów jest zdecydowanie więcej od czasów COVID-u, a właściwie po COVID-zie. I ich będzie przybywało wszędzie. Dlatego w najbliższą niedzielę pamiętajmy, komu tym razem jesteśmy w stanie pomóc, choćby najdrobniejszym gestem. Jeszcze tylko piątek i uczniowie z województwa śląskiego rozpoczną oficjalnie dwutygodniowe ferie. To chwila odpoczynku, ale także wzmożonej pracy policji. Ruszają działania Bezpieczne Ferie. Paweł Jędrusik. Tuż przed feriami policjanci z Komendy Wojewódzkiej podsumowali akcję Odblaskowa Szkoła i wyróżnili placówki, które podejmowały działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększania świadomości uczniów. A sami uczniowie wiedzą już, jak być bezpiecznymi. Nosić odblaski, poruszać się bezpiecznie po drodze i co tam jeszcze by mogło być? Jak na rowerze jeździmy, to nosić kaski. Na pewno, żeby uważać na drogach, na pasach, na światłach, żeby po prostu uważać na kierowców, też na rowerach być oznaczonym. Wieczorem teraz się dużo szybciej robi ciemno, dlatego powinniśmy jak najbardziej zadbać o te odblaski. Szkoły, które najbardziej zaangażowały się w akcję, otrzymały czeki finansowe od grupy Tauron na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy. Trwa konkurs. W tym konkursie są nagrody dla najlepszych szkół. My jako firma wsparliśmy organizację tego konkursu. Mamy nadzieję, że te pieniądze będą wykorzystywane na poprawianie bezpieczeństwa w szkołach, na propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu. Do tegorocznych ferii przygotowuje się już policja. W tym czasie można spodziewać się większej liczby funkcjonariuszy na drogach. Policja przypomina też o możliwości kontrolowania autokarów. Oczywiście rodzic może uprzedzić nas o tym, że będzie jakiś transport jego dziecka czy też grupy dzieci. Wtedy my skontrolujemy taki autobus, ale też to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości, czy to stanu technicznego, czy to stanu psychofizycznego, czy też najprościej na trzeźwości osoby, która kieruje autobusem, czy też jakimś pojazdem, który przewozi większą grupę dzieci, to w każdej chwili, w każdym momencie, z każdego miejsca można powiadomić policję. My to sprawdzimy i zweryfikujemy. Ferie na Śląsku zakończą się 11 lutego. Jako ostatnie na zimowe wakacje udadzą się województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. W najbliższą sobotę Chorzowska Śląska Biesiada z telewizją TVS. Przestrzeń Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie wypełnią dźwięki, pyszne jedzenie i duża dawka dobrego humoru. Na scenie tego wyjątkowego wydarzenia nie zabraknie dobrze znanych Państwu artystów. Karolina Komada. To z Tobą pragnę iść. Kilkugodzinna Śląska Biesiada rozpocznie się o godzinie 18. Koncert poprowadzą znane twarze z programu Mosz Grajwka Zostań Gwiazdą, czyli Agnieszka Strzelczyk i Eugeniusz Witek-Geno. Na scenie prawdziwa plejada artystów wystąpią Happy Jędrowski Show, Kabaret Grzegorza Poloczka, Jolanta, Jacek Kierok, Wesoły Masoż i Kola z Julą. Oprócz muzycznych doznań dla gości będzie dostępny śląski poczęstunek. Bilety są dostępne na platformie kupbilecik.pl oraz w kasach Morris w Chorzowie. W dniu wydarzenia uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej komunikacji tramwajowej na czterech liniach. Dokładne rozkłady jazdy uwzględniające przejazdy z Bytomia, Zabrze i Katowic są dostępne na stronie tvs.pl. Płoną z miłości serca dwa, chcemy być razem ty i ja. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.